Dzień dobry Państwu, witam Państwa w programie Pod Pretekstem. Dziś moim gościem i oczywiście Państwa jest prezydent Wałbrzycha, pan dr Roman Szemek. Witam bardzo serdecznie. Dobry, dzień dobry Państwu. Panie prezydencie, Wałbrzych dziś stał się wielkim placem budowy, tak naprawdę chyba w każdym zakresie. Plac Magistracki, remont dróg, stara kopalnia, mieszkanie komunalne. Oznacza to, że prawie w każdej dziedzinie funkcjonowania miasta potrzebne jest wsparcie finansowe procesów, które powinny doprowadzić do nadgonienia zaległości. Ale czy w takim krótkim tempie to się wszystko da zrealizować? Czy to się nie... No to jest oczywiście kwestia zawsze znalezienia tej równowagi, ale nie może to być modernizacja, nie może to być front inwestycyjny standardowy, bo wtedy nie nadrobilibyśmy zaległości. Musimy się rozwijać, inwestować, przynajmniej dwukrotnie tak jak inne miasta, ponieważ te ostatnie 10 lat bez grodzkości uniemożliwiły praktycznie ten skok inwestycyjny, który dokonały, wykorzystując różne źródła finansowania, inne miasta. Więc jeśli przeciętne miasto rozwijające się w Polsce przeznacza na inwestycje 20, 18, 20 kilka procent, my musimy przeznaczać 30 kilka, żeby ten dystans skracać. Tym bardziej trzeba dołożyć jeszcze do tych remontów i modernizacji budżet partycypacyjny z 2013 roku, czyli który musi być zrealizowany w tym roku, czyli dodatkowa budowa. Rzeczywiście nie jest to być może w skali całości programu inwestycyjnego, który liczymy na 100-kilkadziesiąt milionów. Suma szczególnie jakieś robiąca wrażenie, bo jest to 4 miliony złotych, ale akurat inwestycje budżetu partycypacyjnego dotyczą bardzo wielu lokalnych społeczności. One są społeczne, tak naprawdę. Więc one są nie dość, że widoczne, co nie zawsze przy inwestycjach jest takie zupełnie oczywiste, ale to są inwestycje małe, ale bardzo oczekiwane przez mieszkańców, więc oni w dwójnasób je doceniają albo będą doceniać. A czy ma Pan już jakiś krótki raport z prowadzonych prac już w ramach tego budżetu pierwszej edycji, tak? Znaczy część prac zaczyna być realizowana w sensie na budowie, natomiast praktycznie albo wszystkie, albo prawie wszystkie zakończyły etap projektowania i skierowania o pozwolenie na budowę. Bo zostało pół roku, czy zdążą wszystkie prace być wykonane? No to jest oczywiście zawsze bardzo, bardzo trudne. A jest możliwość wymagające zadanie. Wiele zależy od nie tyle postępu prac, ale wiele zależy od warunków zewnętrznych, na przykład pogodowych. Jeśli będziemy mieli odrobinę, powiedziałbym, przyjazną pogodę w wakacje, to myślę, że zdążymy, ale pomni nie tylko my, ale inne miasta w Polsce, pomni realizacji pierwszych edycji budżetu partycypacyjnego, zaczynamy w tym roku budżet partycypacyjny analizować, konsultować, zbierać oferty wcześniej. Już druga edycja, goni pierwszą. Tak, bo wchodzimy w budżet partycypacyjny przyszłoroczny w maju. Jesteśmy po kolejnych spotkaniach konsultacyjnych w dzielnicach. Zbieramy pierwsze uwagi dotyczące tegorocznych propozycji, zachęcamy mieszkańców, młodzież, uczniów, po to między innymi, żeby być gotowym w listopadzie po uchwaleniu budżetu, żeby być praktycznie gotowym do uruchomienia procedury projektowej, przetargowej itd. Panie prezydencie, 710 tysięcy złotych dodatkowo na Wałbrzyski Sport to bardzo duże środki. Ewidentnie płynie sygnał z miasta, że chcecie Państwo wspierać jako władze piłkę nożną i koszykówkę. To dobrze. Ja bym powiedział tak, staramy się dodatkowymi środkami wspierać w sensie kwalifikowanego sportu, bo nie mówimy o sporcie w kategoriach kultury fizycznej, bo myślę, że to, ile miasto w tej chwili robi remontem boisk, placów zabaw, sal gimnastycznych, akwazdrojem. To jest ogromny skok, ale mówimy o sporcie kwalifikowanym. Będziemy wspierać ten, który jest najbardziej popularny, tak? Który jest najbardziej oczekiwany przez mieszkańców, a takimi dyscyplinami, przynajmniej jeśli chodzi o drużynowe, jest piłka nożna, jest siatkówka, jest koszykówka. To są takie trzy wiodące dyscypliny drużynowe, które w Wałbrzychu mają wieloletnią tradycję, grono zagorzałych pasjonatów, ale i też spore zasoby
powiedziałbym, młodzieży, czy też osób aktywnie trenujących, dlatego też jakby proporcjonalnie do roli udziału w życiu sportowym miasta siatkówka, koszykówka i piłka nożna są wspierane. Jedno pytanie uzupełniające do sportu, żebyśmy z tego zakresu wyszli. Na trzy awanse na razie mamy jeden z tych trzech dyscyplin sportowych. Rzeczywiście drużyna koszykówki awansowała do drugiej ligi, z czego się bardzo cieszymy, bo jest to naturalny proces i budowy drużyny, nie wspierany w sposób jakiś taki, powiedziałbym, w minionych latach praktykowany poprzez jakieś kosztowne transfery. Jest to naturalny proces wychowywania własnej wałbrzyskiej drużyny koszykówki. Jeśli chodzi o siatkarzy, no to chyba jednak mamy awans, tak? Mamy awans trochę w wyniku administracyjnych decyzji Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Poprzez poszerzenie ligi, tak? Poprzez poszerzenie ekstraklasy pierwszej ligi. Niemniej myślę, że te ostatnie kilka miesięcy bardzo skutecznej gry drużyny PWSZ Wiktorii Wałbrzych w siatkówce właściwie przygotowały nas praktycznie na awans. Tak. Pewny jak... Nawet pod kątem sportowym, gdzie prowadziliśmy tabelę. Okazało się, że nie tylko w piłce nożnej piłka jest okrągła i wszystko się może zdarzyć, również w czasie meczu siatkówki. Pechowa, ale właśnie to jest niewytłumaczalna porażka. To jest tam magia, panie prezydencie, sportu, no która przyciąga rzesze ludzi na trybunę. Dlatego on jest taki atrakcyjny. Jest nieprzewidywalna po tak. prostu. Spowodowała, że ten awans nie osiągnęliśmy tak, jakbyśmy chcieli, ale trzymamy kciuki, żeby ta decyzja Polskiego Związku Piłki Siatkowej stała się faktem, co oznacza, że będziemy mieli pierwszą ligę siatkówki w Wałbrzychu w sali AquaZdroju. I króciutko o piłce nożnej, bo jeszcze nic pan nie powiedział. Piłka nożna, przeszliśmy przez ostatnie parę miesięcy od euforii i właściwie prawie przekonania, że awans do pierwszej ligi będzie, do później już dość dramatycznej walki o zupełnie inne cele. I zostało jeszcze dwie kolejki. Jeszcze nie jesteśmy przekonani o tym, że wszystko się udało. Myślę, że powinno, a bardzo bym chciał, żeby takie przekonanie wśród fanów sportu, zawodników, działaczy w Wałbrzychu ugruntowało się, że władze miasta będą wspierać sport i w coraz większym stopniu, czego dowodem są realne decyzje, realne pieniądze, nakłady, ale jesteśmy absolutnie dalece od tego, a ja szczególnie, do ingerowania to, co jest naturą fachowców, trenerów, działaczy. I też mogę tylko skomentować to w ten sposób, że trzymamy kciuki za piłkarzy Górnika, że następne mecze i kolejny sezon będą pełne ich poświęcenia, pasji, zaangażowania, talentu, szczęścia po to, żeby mieszkańcy Wałbrzycha cieszyli się z tego. Ale i pełne trybuny. I coraz bardziej wypełnione trybuny. Panie prezydencie, 1 355 000 zł na Wałbrzyską Kulturę to także bardzo znaczący zastrzyk prac pieniędzy na tą dziedzinę życia. Myślę, że i kultura, i sport zostały przez nas przed kilkoma laty określone w sposób wyraźny. Mówię o środowisku kulturalnym, sportowym, o działaczach społecznych, ale również urzędników Urzędu Miasta i przeze mnie, jako te, w których ta inwestycja w kapitał ludzki jest po pierwsze bardzo efektywna, po drugie, że jesteśmy na zupełnie niezłym poziomie i trochę tylko trzeba nas, te środowiska wesprzeć, żebyśmy naprawdę mieli co pokazać. Bo Wałbrzych jest rozpoznawalny i w kulturze, i w sporcie, i w wielu innych dziedzinach jeszcze życia. Dokładnie, dlatego też nakłady na kulturę tak bardzo istotnie rosną. Jest pewnym znakiem tych ostatnich trzech lat, które staram się jakoś powoli podsumowywać, że przede wszystkim inwestujemy dosłownie w infrastrukturę, czyli w bazę, czyli w miejsce, gdzie kultura powinna powstawać, a więc remontujemy sale, wyposażamy instytucje kultury w trwałe środki, korzystamy w dużym stopniu ze wsparcia Ministerstwa Kultury, Urzędu Marszałkowskiego, pozyskujemy pieniądze ze środków unijnych
zawsze jednak wspierając tym wkładem własnym te instytucje ze strony kasy miasta. Za chwilę będziemy mieli sytuację, w której poza Filharmonią, która nie jest instytucją kultury prowadzoną przez miasto, właściwie wszystkie instytucje kultury w mieście będą miały bardzo dobre warunki infrastrukturalne i będziemy mogli przeznaczyć następne środki na podniesienie czy uposażeń, czy tej sfery, powiedziałbym, nie infrastrukturalnej. Przypomnę, że zarówno Teatr Dramatyczny ma bardzo dobrą siedzibę, Teatr Lalki Aktora całkowicie wyremontowany, Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych i Wałbrzyski Ośrodek Kultury przenoszą się do nowej siedziby wielomilionowej inwestycji, czyli Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. Budujemy bibliotekę ogromną, multimedialną na Podzamczu. Więc tych miejsc, gdzie wiele, wiele milionów złotych zainwestowaliśmy w kulturę, jest bardzo dużo. Panie prezydencie, premier Donald Tusk przywiózł, że tak się wyrażę, 150 milionów do Wałbrzycha. Proszę to rozszerzyć. Myślę, że na pewno nie chciałby on wyjeżdżać stąd z takim przekonaniem, że głównie to, co zapamiętaliśmy w Wałbrzychu, to było te 150 milionów. Myślę, że to, co ja chciałbym bardzo, aby mieszkańcy Wałbrzycha, moi współpracownicy, ja również sam, żebym potraktował jako przesłanie z wizyty pana premiera, to jest to, że Wałbrzych tą wizytą w sposób już zupełnie oczywisty w przestrzeni tak zwanej medialnej, publicznej, jednoznacznie wrócił do tego grona dużych, rozwijających się, szybko modernizowanych polskich miast z miejsca, gdzie byliśmy. To był wyraźny sygnał przez kilka lat. To był wyraźny sygnał. Właśnie, z miejsca, gdzie jeszcze byliśmy kilka lat temu. To, co te podsumowanie pana premiera publiczne, że uparliśmy się w Wałbrzychu, żeby Wałbrzych był, jest bardzo ważnym zamknięciem pewnego etapu, etapu porządkowania naszych spraw w Wałbrzychu, porządkowania w sferze, powiedziałbym, społecznej, w dużym sensie również przestrzeni publicznej, materialnej i dodanie takiego wizerunkowego impulsu do tego wszystkiego, co tutaj robimy. Te 150 milionów na rewitalizację miasta, to jestem o tym głęboko przekonany, tylko drobna część tego, ile będziemy pozyskiwać przez następne lata ze środków budżetu państwa, ze środków unijnych, z innych źródeł, po to, żeby miasto, które już udowodniło, że będzie, szybko dołączyło właśnie poprzez takie inwestycje do grona miast najszybciej rozwijających się, ekologicznych, czystych, żeby zgodnie z tą strategią i Wałbrzycha, i aglomeracji wałbrzyskiej było dobrym miejscem do pracy i życia. Co w przypadku Wałbrzycha i jego, powiedzmy, 200-letniej historii ogromnego rozwoju, często chaotycznego przemysłu, jest już wartością samą w sobie. Dobre miejsce do pracy i życia, więc miejsce przyjazne, czyste, komfortowe, normalne. To jest wyróżnik. Czyli ludzie powinni chcieć tu zostać. Po pierwsze nie wyjeżdżać, a raczej wracać. Panie prezydencie, króciutko o polityce. Za nami wybory do Europarlamentu. Niestety nie mamy przedstawiciela póki co z Wałbrzycha w Europarlamencie, a wynik wyborczy oczywiście wygrana Platforma Obywatelska, ale jaki to jest sygnał dla pana jako polityka i dla prezydenta Wałbrzycha? No myślę, że to jest ogromne zwycięstwo. Wielokrotnie interpretowane wyniki tych wyborów, jakkolwiek w wymiarze ogólnokrajowym praktycznie w tych dwóch głównych partiach wyrównane, prawie z remisem, ale jednak zwycięskie dla Platformy. Kolejne, już chyba ósme, tak, wybory z rzędu wygrane. Przy naturalnym zużywaniu się, jak to się zwykło mówić, zużywaniu się środowiska politycznego sprawującego władzę, to jest ewenement w skali Europy. Ja nie przypominam sobie tak długo, w tak trudnych czasach, sprawującego władzę premiera, żeby pan się utrzymywał przy władzy, tak, który tak długo, po pierwsze, sprawuje skutecznie tą funkcję premiera, ale jednocześnie jest coraz bardziej, coraz większym, coraz mocniejszym liderem środowiska politycznego, które wygrywa kolejne wybory.
Ale gdybym miał to przenieść jeszcze, czy odnieść się do wyniku Platformy Obywatelskiej w Wałbrzychu, no to on jest znacznie, znacznie lepszy niż Platformy w Polsce i znacznie, znacznie lepszy niż w ogóle wynik Platformy nawet na Dolnym Śląsku średni, co oznacza, że te 44 chyba procent poparcia w okręgu, w którym, czyli Opolszczyzna i Dolnośląskie, no pokazuje, że chyba najtrudniejsze czasy mamy tu za sobą, choć ja przypominam, że wkrótce po moich wyborach w 2011 roku, wyborach zwycięskich, wybory parlamentarne, też wygraliśmy w bezprzykładny sposób, wprowadzając do Sejmu dwóch parlamentarzystów, czy dwie parlamentarzystki. Ja nie bez powodu zadałem to pytanie, ponieważ przed nami wybory najpierw samorządowe, potem parlamentarne, a ta mała różnica, niecały procent, jeśli chodzi o wybory do Europarlamentu między tymi największymi partiami, wskazuje na to, że to może różnie jeszcze się odbyć, prawda? Trzeba dużo popracować nad tym, żeby we własnym okręgu dana partia chciała wygrać, bo to jest naprawdę kwestia kilkuset, nawet może kilku tysięcy głosów. No tak, ale w Wałbrzychu ta różnica między tymi partiami była dość znacząca. Była druzgocąca. Dla oponentów politycznych, i myślę, że chciałbym, żeby tak zostało. I na koniec chciałem dopytać wreszcie, bo obiecał mi pan, że w połowie roku mi pan powie to, czy pan będzie kandydował na prezydenta Wałbrzycha po raz drugi. I co? Powiedział pan mi, że mi pan powie w czerwcu. A co dzisiaj mam? Mamy jeszcze maj. Przy tym będziemy się trzymać. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za rozmowę. Przypomnę, że moim państwa gościem był prezydent Wałbrzycha, pan Roman Szołemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.